Imię świętej Łucji wymienione jest w kanonie mszy świętej obok świętej Agaty, Agnieszki i Cecylii, a Kościół obchodzi jej pamięć krótko przed Bożym Narodzeniem, przypominając wiernym, iż do żłóbka Dzieciątka Jezus powinni przystępować nie tylko z wiarą, ale i z czystym sercem, bez którego nikogo mu do Boga zbliżać się nie wolno. Łucja jest jedną z trzech gwiazd chrześcijańskiej Sycylii. Miasto Syrakuza czci ją podobnie jak Agatę miasto Katania, a Palermo Rozalię. Była ona jednaczką bogatej chrześcijańskiej wdowy Eutychii w Syrakuzie i otrzymała od niej staranne wychowanie. Wzrastała w bojaźni Bożej, jako też nieskalanej czystości obyczajów i bez wiedzy matki ślubowała panieństwo, a nadto wyrzekła się wszelkich, nawet dozwolonych przyjemności życia. Znakomity rodem i słynny ze zdolności młodzieniec pogański starał się o jej względy. Matka przyjmowała go mile, przeto i Łucja nie śmiała jawnie go zrazić, ale unikała starannie okazać mu choćby tylko pozorną przychylność, zdając całą tę sprawę na wolę Bożą. Tymczasem Eutychia popadła w niemoc, przeciw której lekarze przez 4 lata nadaremnie walczyli. Gdy pewnego razu kapłan w kościele przeczytał Ewangelię o uleczeniu chorej niewiasty, pełna ufności Łucja tak się odezwała: „Kochana matko, bądź dobrej myśli, jeśli szata Pana Jezusa zdołała uleczyć chorych, jakżeby nie mieli tego uczynić święci, którzy krew i życie swe dla Niego oddali i których Chrystus miłuje jako przyjaciół swych i braci? Podejmijmy zatem pielgrzymkę do grobu świętej Agaty w Katanii, gdzie już tylu cierpiących doznało pociechy na ciele i duszy, a ja z mojej strony ufam, że Pan Bóg ci zdrowie przywróci”. Obie niewiasty wybrały się przeto w drogę i klęczały długo przy grobie świętej, aż nareszcie Łucja usnęła. We śnie ujrzała świętą Agatę otoczoną aniołami, przemawiającą do niej mniej więcej tymi słowami: „Siostro Łucjo, czemuż domagasz się ode mnie tego, co sama wyświadczyć możesz swej matce? Wiara Twoja pomogła Ci, Eutychia, bowiem już odzyskała zdrowie. Przez Ciebie zasłynie Syrakuza, gdyż dziewictwo jest miłym Chrystusowi mieszkaniem”. Przebudziwszy się, rzekła drżąco z radości Łucja: „Matko, matko, wyleczona jesteś z niemocy. Błagam Cię teraz, abyś mi więcej nie wspominała o ziemskim narzeczonym i posag, który mnie opatrzyć chciałaś. Daj mi teraz dla niebieskiego oblubieńca mego”. Na to odrzekła matka: „Spadek po ojcu gotowam natychmiast złożyć w Twe ręce, czyń z nim co Ci się podoba. Swój majątek zatrzymam jednak i zarządzać nim będę, póki mi Bóg żyć pozwoli. Po mojej śmierci będzie on Twoją własnością”. „Ależ matko”, odparła Łucja, „gdy się Bogu to tylko daje, czego w chwili zgonu ze sobą zabrać nie można, natenczas ofiara taka nie jest mu tak miłą, jak oddanie tego, czego jeszcze za życia użyć można. Daj przeto, póki żyjesz, Chrystusowi choć w części to, co posiadasz i zacznij już teraz dzielić się z nim spadkiem, który mnie przeznaczasz”. Eutychia przeto pozwoliła Łucji zachować panieństwo i czynić hojne jałmużny. Dziewica chętnie korzystała z tego polecenia, sprzedawała grunty, kosztowne naczynia, złote naramiennice i naszyjniki, a zyskane sprzedaży pieniądze rozdzielała między ubóstwo i biedne wdowy. Gdy zaś kochanek jej, który uważał już majątek Łucji za swą własność, posłyszał o tym marnotrawstwie, wypytywał się jej służebniczcy, ile w tym jest prawdy. Ta uspokoiła go, zaręczając, że Łucja za martwy kapitał, nie przynoszący żadnych odsetek, chce zakupić znaczne dobra obiecujące wielkie zyski. Złudzenie to jednak nie trwało długo. Wkrótce bowiem pomiarkował młodzian, że Łucja większą część majątku już rozdała i nie myśli pójść za mąż. W rozczarowaniu i rozjątrzeniu zaskarżył dziewicę przed namiestnikiem Paschazjuszem jako chrześcijankę i marnotrawnicę. Paschazjusz kazał jej przed sobą stanąć i złożyć ofiarę bogom rzymskim. Przy tej sposobności wywiązała się następująca rozmowa: „Miłą Bogu jest ofiarą wspieranie wdów i sierot zostających w niedoli, jako 3 lata to czyniłam. Teraz już nie mam nic do rozdania, sama więc siebie ofiaruję, prosząc Boga, aby na ofiarę mą przyjąć raczył”, rzekła Łucja. „Pleć takie brednie chrześcijanom, nie mnie. Straciłaś swój majątek z gachami, którzy się do ciebie zalecali”, rzekł namiestnik. Łucja: „Majątku dobrze użyłam, od pokalania zaś duszy i ciała Bóg dobrotliwy ustrzec mnie raczy”. „Zamilkną twe usta, gdy przyjdzie chłosta”, rzekł namiestnik. „Powiedziałam tylko to, o czym mnie natchnął Duch Święty”. „A zatem Duch Święty mówi przez ciebie”. „Tak jest. Czyści i niepokalani są przybytkami Boga i mają w sobie Ducha Świętego”. „Każe cię zawieźć do domu nierządnic, tam cię odstąpi Duch Święty”. „Ciało nie skala się, jeśli Duch na to się nie zgodzi. Każdy gwałt zabrany mi wbrew woli podwoi zasługę dziewictwa mego”. Paschaz już rozkazał groźbę wykonać, ale gdy Łucję chciano wywlec z izby sądowej, żadna siła nie mogła jej ruszyć z miejsca.
Widzowie zaczęli się śmiać z bezradnego pascha Zjusza. Tenże pałając gniewem kazał słomą i drwami otoczyć panienkę, zlać to wszystko olejem, żywicą i smołą, a następnie podpalić. Płomienie Łucji nie tknęły, a dziewica donośnym głosem zawołała: prosiłam Pana Jezusa, aby mi ten ogień nie szkodził. Wiernym odjął obawę cierpień, a niewiernych powstrzymał od naigrywania i obelg. Nareszcie znaleźli się niegodziwcy, którzy litując się nad niemocą namiestnika, przebodli mieczem świętą męczennicę. Łucja nie przestała się modlić i przepowiedziała pokój Kościołowi Świętemu, jakoż po kilku latach prześladowania rzeczywiście ustały. Święta poniosła śmierć dnia 13 grudnia roku 304. O Paschazjuszu natomiast rozeszła się wkrótce wieść, iż oskarżony przed cesarzem o różne nadużycia i zdzierstwo został w tej samej chwili okuty w kajdany, w której Łucję mieczem przebito, a odstawiony następnie do Rzymu poniósł karę miecza.